I znów się spotykamy. If Sunsets. Survival. Piraci, wróżki, zombiaki, fale, bazy i kolce, które ratują mi dupę. I to tak naprawdę poważnie. I ogromny świat, który musimy zwiedzić. Bo prawda jest taka, że choć trochę już tutaj spędziliśmy, 3 noce przeżyliśmy, 8 poziom postaci dobiliśmy, to tak naprawdę ledwo dotarliśmy tutaj do górzystych dżungli. A ja bym chciał, mimo wszystko, jeśli chcecie, bo jak oglądacie na YouTubie, no to oczywiście musicie strzelić łapeczkę w górę, jeśli takie coś by was interesowało, dotrzeć do chociaż jednego pierwszego bossa i zobaczyć, jak to wygląda. Bo biorąc pod uwagę, że system walki w tej grze jest dosyć koślawy, taki bym powiedział Conan po wylewie, to mimo wszystko chciałbym zobaczyć, jak te bossy wyglądają. Ale mamy ważniejsze sprawy na głowie. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Cześć, jak to się naprawiało? Młotkiem? Mogę to naprawić jakoś? Czemu nie mogę tego naprawić? Nie mogę tego... Cześć, floor trap, building menu. A, repair, dobra. A, widzisz, potrzebujemy drewna. No, musimy jak najszybciej drewno ogarnąć. Jest 9 rano, bo jak przyjdzie następna horda, to będzie bardzo, ale to bardzo niedobrze. Dlatego też, wróżko, chodź. Nasz dzielny, fioletowo-włosy pirat znowu wyrusza. Ty, chyba się odnowiły te rzeczy, nie? Tego tutaj nie było, a może było? Nie wiem. Z czego jak najszybciej można pozyskać patyki? Oto jest pytanie. Tutaj widzę, że trochę jest tych patyków, ale potrzebujemy tego zdecydowanie więcej. Dobra, naprawiamy nasze dzielne kolce. Nie wiem, czy one będą w stanie wytrzymać następne boje. Dobra, a tutaj jeszcze, zobacz, te trzeba naprawić, bo mocno zostały po dupie. I tutaj trzeba naprawić, bo też jest przypał. No trochę podgryzły. Wszystko tu trzeba te... You're bleeding, you're losing HP. Przez 2 minuty. No i zajebiście. Pięknie, żeś to zrobił. Pięknie, żeś to zrobił. Przez 2 minuty będzie tracił HP. Zajebiście. Upgrade, jakbym chciał zrobić. Bronze ingot. Nie, no to jest jakaś wyższa technologia w takim razie do tego bronze ingota. Co ja mam w tym, w plecaku? Jakie żarcie by się przydało mieć, nie? Pyk, consume. Czy to jest ugotowany kurczak? Przestań. Consume, chyba ugotowany, zaryzykowałem i zjadłem. Dobra, to mamy jakieś żarcie te, tutaj to. Dobra, możemy chyba tak iść. Jeszcze tylko tego palm seeda może zasadzę, co? A, jedną tutaj palemkę sobie zasadzimy, pyk, niech rośnie. Whatever. Zamykam gejcik. No i musimy tak. 10 rano. No kurde, no na jakiś eksplor by trzeba pójść. Tak mi się wydaje. Fajnie by było zdobyć więcej patyków. Tak na wszelki wypadek, żeby więcej kolcy też postawić. Ale nie obraziłbym się za... No za jakieś lepsze rzeczy po prostu. Lepsze rzeczy. Dżungle. Wkraczamy na dżunglę. Ty, ale przecież ja nie muszę tędy iść, bo przecież ja mam autopodróż, prawda? I to mnie chyba nic nie kosztuje. No, normalnie tu się tepam i jestem. I się niczym nie przejmuję. Co to jest? To jest jakiś... bronze? Nie no, to jest jakaś zwykła skała. No to jest zwykły stone, po cholery mi to. Okej, okay. Patrząc teraz na to, tutaj jest jakaś flaga w ogóle, nie wiem o co do jej chodzi. Miałem jakoś do tego Brownbeard Hideout. Ale podejrzewam, że to trzeba przejść przez jaskinię... Nie no, tutaj też w tym anthillu też jest coś ciekawego. Cholipka, ten anthill mnie kusi. Nie powiem, że nie. Co ja tutaj mam? Szable? Dzidę? Ktoś tam łazi na dole. Dobra, spróbujmy. Czy ja tędy przejdę? Wygląda jakby tędy dało się przejść. Czy ja... No idę. Ta, tu jest jakaś jaskinia w ogóle poniżej. Jakieś hopy rozwalone tam leżą. Bo jak ja tam zejdę na dół? Chyba tutaj po tym dałoby radę? Jakbym się tak ześlizgnął? Też pytanie jest, czy ja mogę na przykład uciekać z walki poprzez ten teleport? No jest jakaś jaskinia. Okej. Okay. No to ku przygodzie. Mhm. Aha. 2 chłopów martwych. Tu jest jakiś ten pick-up note. Stain with blood in several spots. Jeśli jesteś osobą, która przeżyła i to czyta, musisz zagłębić się w dżunglę. Znajdziesz tam obóz ludzi, którzy przeżyli. Nie jesteś sam na tej wyspie. Możemy razem przetrwać. PS. Nie idź do jaskini. Wielu straciło tam swoje życie. Nie jest to wielka jaskinia, ale znajdziesz tam potwory, które wychodzą z ziemi. I mrówki wielkości, której jeszcze nigdy nie widziałeś. Zostałeś ostrzeżony. Trzymaj się z dala z tej jaskini. Dobra, co pi***, kurwa, idę tam. O, kontener, co tam jest? Open. I co, i tutaj jakieś niebezpieczeństwo będzie? Nie, no gdzie? Brownbeard Hideout. No, puste. A tu mogę to rozwalić? O, to rozwalę za 3 lata. A siekierką? Nie, no, daj spokój, to 3 lata mi zajmie rozwalenie tego. Nie wiem. Ej! What the fuck? Uuu! Ja pi***.
Ale. Iś! Tak, blokuj! Iś! Iś! Wielkie zwycięstwo. O, Red Potion. Eliksir jakiś miał. Informacje. Somebody written on this, you know? Take all. Co to za informacje? Co to jest? Use. A, dokładnie to samo, co miał chłop. A tutaj kamień i kości. Okej, okej, okej. Firefly. O. Iś! Pick up note. A, to są te księgi Medasa. A, jakieś fabułka, to nie chce mi się. Nie chce mi się. O! Cukierki i monetki. Okej. Okay. Też jakieś pierdolone. Iś! Iś! Kolejne. Jakiś ten item do kolekcji. Co to jest? Pokaż. Kurde, Rapper Kiddy trochę. No, golda w sumie dużo. Jak znajdziemy tradera, to pewnie dobry pożytek zrobimy z tych monetek, bo już 1000 golda znalazłem. W zależności, jakie są ceny, co nie? No, myślałem, że trochę lepiej będzie. Jeden przeciwnik tutaj był? A co z tymi glizdami? Jakieś glizdy tu podobno były bardzo agresywne. O! O k... Dobra, żartowałem. Ała! Boże! Ty, on siebie pizga. Idiota. Iś! Ała, ała, ała. Ty, oni siebie zabijają, idioci. Kurde, ale dzida dobrze bije. Nie? Na 10 jestem na 8 poziomie i dosyć tak żwawo ich napierdzielam, ale walka jest fest kanciasta. Naprawdę, fest kanciasta. Co jest znowu? Cooper's group, it was obvious why. A ty znowu o tych dzieciakach, które ten... Które tutaj zostały rozbite i tam największy, najsilniejszy dzieciak zaczął jakieś dyktatorskie rządy zaprowadzać. To tam. O, level up! Hell yeah! Level up, skille, ty, hopie, zobacz. Jeden skill point mamy. Ja tak bardziej survival i prędkość chciałem iść, nie? O, to, oho, dwa punkty potrzebne. Oho, oho. No, no to se rozwinę, to musimy oszczędzać niestety. Ale mam jeszcze staty, nie? Dwa punkty tutaj mam. Dodajmy, może atak ten po 4. 4 ataku, 4 obrony. Następny to sobie damy do 15 staminę i w health'a, żeby trochę być bardziej tanki. Ty no, ta jaskinia większa niż sądziłem. Gdzie już jestem? Jak ja już tu dochodzę, chyba jakiś boss tutaj będzie. Chyba w tych kółkach są bossy, tak? Wow! O k***a, się wystraszyłem. Nie! Boże! Nie mam staminy. Aha! Dobrze, siebie pizgają. Idioci. Pixie, atakuj, atakuj ich! Dobrze, bardzo dobrze robisz, bardzo dobrze robisz. Wróżka jest super. Niszczyć te beczki? No drewno z tego dostajemy w sumie. Ale, a nie jest tak, że się lód odnawia w tych beczkach? To jak ja je zniszczę, to nie będę mógł tutaj wrócić, żeby sobie pofarmić lód? Tam coś jest. Co to jest? Aha! Zagadka, pozdro. O, kontener. Mhm, pusty. Jak to tworzyć? Skąd ja mam wiedzieć, jak to jest symbolika? Tam jakieś smocze jajo jest. Gwiezdne wrota tam jakieś są. Offer 3 Kutuga Stones to the altar. Ło! Ożysz k***a. O, dobra, na pierwszym oni są. What? Okej. Okay. Jakieś lamusy. Okej. Okay. A bo to chyba muszę... Muszę dobrą kombinację i wtedy te trzy kamienie. Tylko skąd mam wiedzieć? Skąd mam wiedzieć, jaką kombinację? Pewnie w tych notatkach jest. Nie mam rozczytanych. Tu wyskoczą hopy? Czy to jest koper? To jest chyba koper. Koper. Piec będzie trzeba zrobić i do przepalić. Ale kopaj, 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 bo nie ma czasu. Znajdź notatkę, która ci pokaże kombinację i masz to w dzienniku specials? Journal? Nie. Quests? Collections? Special. O, to ja mam chyba. To jest chyba to. Czy to jest inne? Tylko czy ja jestem gotowy, żeby tam wejść? O, to jest pytanie. No ja to muszę se... to... soczku... kurczaczka... Dobra, lepiej. Nie polecam na tym levelu. Ale ja już chcę bossa bić. A jak zginę na tym, na bossie, to co się stanie? Nic się nie stanie. Kusi, ty. Pokaż mi jeszcze raz te symbole. Dobra, taki... wieloryb... jaskółka... i dziwne gówno z kółkiem. A, to jest to? To jest to? No niby, no. I co, i to zrobię i mi się otworzy? Muszę zobaczyć bossa. Nie obchodzi mnie to. Co, działa? Activate altar. Would you like to activate the altar? Yes! O-o, a to mnie na arenę zabierze, ta? O kurde, Davy Jones!
Ale dostanę w p***dol, ty. Ale dostanę w p***dol. Dobra, musimy go jakoś zbugować. Szybko, szybko, szybko. Dawaj tu. Dawaj tu go. Boże, Boże. Dobra, nieważne, nie da się go zbugować. Ucieczka, ucieczka. Ale p***wiony. Ale bydlak. Dobra, może tu. Nie no, wszystko przewidzieli. Nie da się go zbugować. Niewidzialne ściany. Boże, Boże, Boże. Na hita mnie ściągnął. Ale jaja. Fajnie było, no. Fajne spotkanie z bossem. Super, super sprawa. Polecam. Dobra, to już wiemy, jak boss wygląda. To może zajmijmy się wzmacnianiem naszej postaci. Czyli wszędzie gdzieś są kółka, jest boss. Okej. Kurwa, on trochę jest tych bossów. A tutaj nie ma bossa? To jest jakiś chyba super boss. Bo tu jest bardzo niebezpiecznie, bo to jest czerwone bagno. I nic nie muszę wracać po swoje ciało, prawda? Zobaczmy. Ej, nie, no straciłem, ty. Całe inwentory mi wypadło. Ale gówno. Bez kitu. To co, ja tam na arenie zostały te rzeczy? Kurwa, ale lipa, ty. Ale tutaj jest, ty. To mogę chyba odebrać, jak sobie zejdę tutaj? Na zewnątrz areny może? A tutaj leży na zewnątrz zaraz chyba moje ciało, chyba. Ta. Zieleń na mnie ryczy. No, tu se leży, pasuje. Take all. Dzyń, 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 dzyń. No dobra, proponuję w takim razie udać się do Erwin Defense Base, bo wydaje mi się, że tam będą ludzie i może znajdziemy jakiegoś handlarza, pohandlujemy coś, porobimy. O k***, co to jest, ty? Co to jest za dzika świnia na sterydach? I gdzie mogę ją zcizować? Dzika świnio. Boże, 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 popełniłem błędy w życiu. Haha, grało się w Dark and Darker. Hahaha, dzika świnio, nie ma szans z moją dzidą. Nie odsuwaj się, proszę, proszę, nie odsuwaj się. Proszę, stój tak jak stoisz, proszę. Chodź, dzika świnio, chodź. Atakuj, podejdź, podejdź, nie bój się. Dzika świnio, chodź, nie odsuwaj się. Podejdź, podejdź, proszę, nie, Boże. Tak, tak, wielkie zwycięstwo, tak stój, bardzo dobrze. Tak stój, doskonale. Piekielny guźcu z Afryki. Też nie możemy tak zakładać, że ta świnia jest z Afryki. Tak, tak. O, dobra, nieważne. O kurwa! Wooden clap. Taki sobie. Hełm dzika. Zakładaj. Zawsze o takim marzyłem. Mięso. Ja właśnie zżarłem surowe mięso, jak idiota. Oczywiście, bo kliknąłem dwa razy. Ale jest ty, jaki zabaw, jaką mam dziką świnię na głowie. Serpent's Head Mountain. Coś ty k***a! Żmija za mnie ugryzła. Dzikie węże na szóstym. A się wystraszyłem. Węży w trawie. Że ja źle idę. Do handlarza miałem iść. Ucieczka. Walić to, jakiś serpent head. Tu muszę iść i dopiero będzie ten. W lewo. Kurde, i cały dzień zleciał. Szybko tutaj czas leci, naprawdę. Za chwilę do bazy będzie trzeba wracać. O, tutaj chyba co? To wygląda jak handlarze. Albo wioska, którą mogę wyróżnąć. Erwin Fortress. Ale kozak, budynki mają. Zrobię pusto tutaj. Halo, jest tu kto? Halo? Chrapie tu ktoś. Hop na wieży chrapie, ty. A jakbym tutaj na przykład był na hordę, to zombiaki by... przejęły to miasto? Mogę się tu schować na hordę? Dadzą mi schronienie? Ludzie, tu nikogo nie ma. Ta, mogę tu ten? Mogę tu spać? Aha, książkę zabieram. Jest tu kto? Czy tego chłopa na wieży muszę obudzić? Tego chłopa na wieży, co? Trzeba obudzić. Jak tam wejść do niego? Tego chrapie. Stamina level 13. No bez kitu tu nikogo nie ma. Witam. Okradam. Zabieram. Flint. Jak tego chłopa obudzić? Nie, tu nikogo nie ma. Co za bullshit? Beef jerky? Lubię. Dried mango też lubię. Kurwa, ile tu beczek, ty. Sałatę hodują? Dziką świnię suszą? Nie no, nikogo tu nie ma. Ale bieda. Może jednak nie ma tu handlarza. No nic, trudno. No trudno. Chciałem pohandlować, ale nie ma z kim. Ty, a jaka tyrolka tam jest? Mogę z tej tyrolki skorzystać? Ale pogers! Nice! Na inny biom mnie bierze. K***a, nice! Lemury! Mirkaty! Podejrzewam, że tutaj potwory będą pewnie na 30 poziomie albo coś takiego i dostanę ostro w dupakę. A co za miejsce? Co tutaj leży? Sól? Sandstone. Okej. Okay. What is this? You feel refreshed under baobab tree, jak w pustyni i w puszczy Stasinel. Pod baobabem sobie odpocząłem. Kurde, jakiś ten szybki teleport bym chciał tutaj odkryć, ale chyba nie ma. No trochę spada HP, bo mi jest gorąco. Bo ja jestem na pustyni. O, tam jest chyba ten teleport. To jest teleport? I think so. Tyrolki też są? Ej, no zobacz, jaki to jest konkretny ten biomik, no.
Niby taki obstrany survival we wczesnym dostępie, ale coś tam ma do zaoferowania mimo wszystko. A na chwilę obecną mam mieszane opinie na Steamie. Mimo tak troszkę niesprawiedliwie. Jak to nie mam? Kudunga Stone nie ma trzech? Brzmiałem Kutung... A, bo to jest Stone Fragment, a ja muszę, kurde, rozumiesz, całościowo, poczekaj. Kutunga Stone. Aha, no tak, no, 31, pozdro. Czyli to nie jest aktywne, czy mogę już tego używać? Nie, no mogę chyba używać. No, Eastern Desert. Na którym levelu są te chłopy? Siemano. O, kurde, 27. Żegnaj! Proszę, nie, żartowałem. Żartowałem, bracie. Nie rób tego, kurde. Au. Bardzo niesprawiedliwe, bo biją mnie. Biją mnie, prześladują. Wszyscy mnie nienawidzą na tej wyspie. Dobra, trzeba się stąd zawijać, bo tutaj o której się horda zaczyna? O 20 chyba. Zabieram wszystko. Dobra, zabrałem. I teraz mogę ten szybkiego teleporta zrobić tu? Mogę, nie? Wracamy. Będzie trzeba bardziej na północ przejść. No i tak, no. Na jednego bossa zdecydowanie jesteśmy za słabi, jak on nas one-shotuje. No chyba, że ta gra to jest taki souls-like, że... No, musisz idealnie sekwencję znać i no hita zrobić. Dobra, czy my stawiamy więcej kolcy? Głupie pytanie. Oczywiście, że tak. Dawaj, stawiamy tutaj jeszcze kolce. Pyk. Ja bym zrobił taki, kurde, wiesz. No, teraz tak nawet konkretnie tutaj mamy, nie? Przed bazą tak to ułożyć. To może później tak. Kurde, no i chciałem sprzedać te wszystkie rzeczy, ale nie było tradera. Gdzie ten trader? Może tu, gdzie jest flaga? Tu będzie trzeba, może tutaj jest trader. A ten Erwen Defense Base, to nie rozumiem do końca, o co im chodzi. Tu jest jakaś magiczna skrzynia w mrówkach. Można zrobić wyprawę na mrówki, może tu sobie poradzimy. No, Brownbeard, niestety, ale chyba jestem jeszcze za słaby. A co dopiero na inne bossy. Podejrzewam, że tutaj ten biom już jest bardziej niebezpieczny. I na razie powinienem się trzymać, no, generalnie tego tutaj, no. Tu jakieś aligatory są, daj spokój. Jakaś opuszczona wioska. Nie, no, to nie dla mnie. To nie dla mnie jeszcze. Co jest? No nie, nie mów. Nie mów, że jakaś Hellbor się zrespił, kumasz? O co, tą bramę? Nastukał, czy nie za bardzo? Nie, chyba jest... Chyba jest git. A już nie padają tak łatwo. Już, kurde, nie padają tak łatwo. Świnia mnie w ogóle rozwaliła tutaj. Daj pan spokój. Czy ja tu muszę pilnować? Trzeba po prostu poczekać, aż się fala skończy, później ponaprawiać i będzie git. W ogóle podobno za eksplorowanie wyspy w nocy, jak są te zombiaki, to jakieś nagrody dodatkowe się dostaje. Bo jak to eksplorować, jak cię goni cała horda zombie piratów? Ale expik leci. Dawaj wróżką, pyk. No, ściany na razie w dobrym stanie są, nie? Ładnie expik leci, 5 koła expa. Ale już, kurde, nie mielą te kolce tak jak mieliły. No, już na dwa razy tak naprawdę, że dwa razy więcej musi obrażeń przyjąć kolec, bolec, pierdolec, żeby zabić takiego droła na szóstym. Na zaraz połowa czasu, więc chyba będę miał czas, żeby ponaprawiać. O kurde, to już mocno rozwalone. Nie wiem, czy się nie rozdupią te kolce. Au, co jest? Dobra, teraz. Teraz. Do ataku. Reparo. Boże. Idą czy nie idą? Level up dostaliśmy. Staty. 4 skill pointy? Nice, dawaj do 15. I może tak, do 5, cyk. 11 poziom, nice. 3 skill pointy, ale to za chwilę. Na 8. Wydaje mi się, że jeszcze 2 noce i nasza baza nie wytrzyma tego, nie? Jak one już się, one, znaczy cholera wie, czy one według nocy się wzmacniają, czy skalują się do poziomu gracza. Chyba się skalują do poziomu gracza, tak mi się wydaje. Oho. To się może wydawać takie łatwe, że te kolce OP. Ale wydaje mi się, że to jest takie rozwiązanie tylko na pierwsze kilka nocy, żeby dać graczu takie poczucie, że... O, jesteś bezpieczny, graczu. A później ci się zrespie na przykład 10 takich hellborów i one po prostu zmielą te twoje kolce i mury. I jest problem, nie? Dobra, jeszcze 15 sekund. Tutaj te kolce ledwo już trzymają.
Ajajaj. Ajajaj. No, rozwalili kolce. Przeżyliśmy, ale tak ledwo. O, jest level up. Exchange art. Nie wiem, który najbardziej się opłaca. Nie wiem, item wezmę, I guess. Dzień czwarty dopiero, XD. O, wróżka też dostała level. Halo, czemu nie mogę wyjść? A, bo tu jest brama, idioto. No, jeden chyba pink? Nie, dwa pinkły? Tu nie mieliśmy jeszcze... Nie, no zoba. Rozdupiło się fest dużo. No, rozdupiło się fest dużo. A drewno to idzie jak p***ane, widzę w naprawę. I tutaj... O nie, te ładne kolce mi rozwalili. Ale lipa. Nie, no i znowu muszę farmić drewno. Tak naprawdę. I wejść tutaj jakoś, nie wiem, zaawansuj albo cokolwiek. I teraz tak. Ja bym chciał piec zrobić, bo chciałbym poprzepalać furnys. Okej. Okay. Chyba furnys mi jest potrzebny, prawda? Tak mi się wydaje. Ale jest zamknięty, ty. Czemu ja mam to jeszcze zablokowane? Upgrade favorites. A, bo to musisz na tym. Na drzewku? Nie. Na drzewku to odblokowujesz? Nie wiem. Hunger thirst more slowly. Attack increase speed by 7. Increase the stamina recovery 20%. Dobra, niech będzie to. Większe HP. To jest co? Safety check. O, to mi się przyda. Że pułapki nie będą mnie gryzły. To mi się bardzo przyda. Ja zróbmy no, w ten survival i speed idę. Nie wiem, czy to będzie dobry build, ale zobaczymy. Na razie nic innego tutaj ciekawego nie widzę. Ale czekaj, jak odblokować te receptury? Jak to mam jeszcze zablokowane? I to jest, że co? Że jakieś drzewko mi brakuje. Ale jak to odblokować? I też żarcie potrzebuję. No bez kitu. Z tym żarciem dramat. Pewnie bym musiał zasadzić jakieś rzeczy, żeby tutaj być trochę bardziej samowystarczalnym. Ewentualnie mogę te, no tutaj te soczki sobie porobić z jagódek albo grzyba pieczonego, ale tak to trochę lipa. Nie wiem, jak ten furnys odblokować, bo już bym chciał coś z miedzi zrobić, ale nie do końca rozumiem, jak się tutaj odblokowywuje te w tym drzewku. Tu jeszcze tak łyso brakuje. No, no dobra, no trochę odbudowaliśmy i nawet szybko nam to poszło, bo dopiero 9:46. No i co, chyba trzeba iść na przygodę. Może jakoś uda nam się odblokować nowe technologie. Jakoś to wymyślę. Jakoś to wymyślę. Nie wiem jeszcze jak. O, to jest kolce. Jakby co? Jakby ktoś nie wiedział. Ja mogę się tepnąć. Spróbujmy tutaj. Ten Erwin Defense Base trochę lipa. Myślałem, że tutaj gdzieś znajdziemy jakiegoś tradera. Może to jest trader, ten gejowy. Nie no, to wyglądają jak jakieś kadżity, ludzi koty. Czy on do mnie z łuku napierdala? Bez kitu. Chłop z łuku do mnie wydala. Może oni przetrzymują handlarza. O, dostałem księgę. Quiver. A, czyli pewnie muszę znajdywać, tak? Schematy. A to by wychodziło. Mam 12 level, hopie. Całe szczęście nie ogarniają schodów. Jest to dla nich czarna magia. Co tam mam? Broken Go Pants. Biorę. Potężna dzida. Tak, tak. Nie no, walka jest piękna w tej grze. Chyba powoli rozumiem mieszane opinie na Steamie, bo na tak memicznej walki no nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem. Z jednej strony boss się one-shotuje, z drugiej strony moby mają problem z podstawowymi prawami fizyki. Ten chłop tutaj napi***a z tego łuku? Co? Ty, jest chyba handlarz. Nie, jakaś typiara. Ła! K***a, jak on... Fall damage go nie obowiązuje, no ich będzie. Czekaj, łyknę sobie ten. Release Rolora. Pannicę mamy jakąś. Cześć. Czy ty jesteś handlarką? Who are you? Elficka. O, elfice żeśmy tutaj. Dziękuję za uratowanie mnie. Prawie umarłam. O, zanim wydałam wszystkie moje pieniądze. Pieniądze? Tak, pieniądze. Mój jedyny cel w życiu. Jest to najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek ludzie stworzyli. Gdybym wiedziała, jakim rodzajem jest to wyspa, nigdy bym tutaj nie przybyła. Jesteś materialistką, gold diggerką, prawda? Materialistką? Co za nonsens. Czy to jest jedyne, co widzisz w pieniądzach? Nie mów mi, że nie jesteś jednym... Nie mów mi, że jesteś jednym z tych idiotów. Kim jesteś? O, jestem handlarką na wyspie tego Erwin Merchant Guild. Z drużyną Nowego Wschodu robimy tu jakieś dochodzenie. No, tutaj ją spętali, bo trochę się tam nie dogadali. Dobra, jak my tu gadu. Dobra, no. Jak ja mogę z tą pohandlować, powiedz mi? Zaznaczę ci lokację. O! Ej, mówiła, że Emerald Shop? Że tutaj? Nie, jakiś New Dawn Guild. I gdzie jest niby lokacja? Niby na mapie mi zaznaczyła, ale nie widzę nigdzie. To albo jest bardzo daleko, albo jestem ślepy. O kurde, perły. Nice. Niby zaznaczyła mi lokację swojej tam gildii, handlarzy na mapie, ale... Clam Chowders. Nice. Ten Clam Chowder to ja bym sobie od razu zjadł, bo trochę jestem głodny, nie powiem.
Ej, ten clam chowder to więcej dał pragnienia niż cokolwiek innego. Ej, widzowie, gdzie jest tak? A, nie. O to im chodziło? To mi zaznaczyło? Nie ma czegoś w journalu? Bo że jestem ciekaw, ja chcę tą Ferry. No ta, ferry. Jasna sprawa. Collections. Monster, blueprints, equipment, animal special. Ale blueprintów nam zostało XD. Nie ma w może w questach? Otrinka, no aha, aha. Ej, tego pirata. Pyś! Wielkie zwycięstwo. Najbardziej mnie martwi, że nie mam zaznaczone na mapie. Mógłbyś trochę lepiej walczyć. Nie mam zaznaczone na mapie, gdzie ta handlarka w końcu jest. A chyba, jeśli dobrze zrozumiałem, dobrze czytałem, chociaż trochę raszowałem, ona powiedziała, że mi zaznaczy na mapie, gdzie ta ich cała gildia się znajduje. A, rozkazy kapitana, jasne, jasne. O Boże! Przynajmniej golda zbieramy dużo. Ile już mam golda? Ewa! Za co? Za co? Ten do mnie wali. Chyba z 5 kilometrów. Ała! Ale dobrze, kryt wszedł. Znowu na kompas. Schemat. Iś! Tutaj jak wsparcie mi tu próbuje wjechać. Iś! Nie. Pięknie. Wróżka dobiła. Dobra, wróżka. Dobra, dobra. Dobra, oczyściliśmy. Dobra, spójrz jeszcze raz na tą mapę. Tu się coś pojawiło. Emerald Shop. Może ona jest w tym Erwen Fortress teraz? Może tam się pojawiła? Pójdę tam się przejść zobaczyć, co? A nóż widelec. A knóż widelec się tam znalazła. Tak bym zgadywał, że raczej nie opodal by była. Znaczy głupio by było, że ratujesz tradera, a on się gdzieś respi 500 km. No nie, no ten idiota tutaj. Wielkie zwycięstwo. Wszyscy piraci nie żyją. Oj, chyba... A nie, jest! Zobacz, jest, Lora. Siemano. Hunt the Hellbore. No, a ja już zabiłem tego, nie ma problemu. Questa nam dała, żeby zabić Hellbora. Berries, ona by chciała, ta? Też przynieś mi Berries, zabij Hellbora. Rozumiem, nie ma problemu. Ale ja bym... Kurwa, przepraszam. Nie chciałem. Co masz na sprzedaż? O, znaczy ja mogę jej sprzedawać rzeczy? Mogę, za 300 golda. Że to jest potrzebne do zrobienia jakiegoś specjalnego itema, to może na razie tego nie będę sprzedawał. Ale na przykład te, bóg jakiegoś Medasa, mogę za 300 golda sprzedać, nie? To jakieś dziadostwo też mogę sprzedać. Pyk, to jakiś cabbage zdobyliśmy, nasiona, fajnie. To pewnie też możemy sprzedać, podejrzewam, jakieś złamane kompasy, po cholery mi to. Generalnie z tych rzeczy tutaj bym musiał wrócić do bazy i przyjść tutaj z tymi rzeczami, co mam na sprzedaż. Jakieś rapiery, nie rapiery. No dobra, a do kupienia co masz? Tactical backpack za 5 koła. Kill bomba. Nie ma żadnych schematów, co? Ale Red Potion, Blueprint na Red Potion by się przydał chyba. Jeden sobie kupię. No, to mi się przyda. No tak to trochę biedą tu zalatuje. Co no, drewno mogę kupić, jakby mi było potrzebne. Leather Glider. Co ty gadasz, że jak w Enshroudy tutaj można latać? Na gliderze? Za jedyne 10 tysięcy golda? Czy ja potrzebuję konewki? Nie pamiętam. I tak musimy wrócić tak naprawdę do bazy i sprzedać te rzeczy, które tam mam i się wtedy zastanowić, czy potrzebujemy konewki, czy nie. Mam jakieś tam nasiona, mam... Chyba właśnie konewki mi brakowało. Z tym to ja mogę szybko się stepać, no nie? Łóżko. Pięknie! Handlarz uratowany. Od bossa obskoczony. Dzika piekielna świnia pokonana. Kolejny dzień przeżyty. Wielkie, wielkie zwycięstwo. A coś mi się wydaje, że tutaj jeśli chodzi o handlarzy, to będzie tak jak w 7 Daysach, że handlarze będą turbo OP. Żeby farmić właśnie u nich questy, bo najlepsze nagrody i tak dalej. Ciekawe jak szybko moby się będą odradzać. Zarówno ten Hellbore, jak i piraci. Handlarko, handlarko. Handlarko, mam towary. Wątpię, że tu się do 5 koła nazbiera, żeby kupić sobie ten plecak, ale... Lora, what do you have for sale, ha? Słuchaj, mam tak, zobacz jakie łakocie, ty piaro. Ty, może będzie na plecak? Wielkie, wielkie zwycięstwo. I tutaj jeszcze zobacz, kurde, oko. Syćko? Syćko czy nie syćko? Dobra, sprzedaj, pasuje. Kurde, kupuję ten plecak. Bang, zakładaj go. No i więcej slotów, dłuższe wyprawy. A, nawet mam na plecach taki ładny plecaczek. Jak prawdziwy podróżnik z guźca świni wyglądam teraz. Bajeczka, bajeczka. No cóż, kolejny piękny dzień w Sunset z dobie końca. Jak ktoś chce dalszych przygód, no dajcie ładną ilość łapeczek w górę i zobaczymy, czy te marne kolce wytrzymają kolejny dzień. Bo mam dziwne wrażenie, że może być problem.